Wiosenna pogoda sprawiła, że coraz więcej osób siada na rower i przemierza nim miejskie drogi. Czasem jednak jednoślad zostaje bez nadzoru pod sklepem, domem czy po prostu na klatce schodowej. To doskonała okazja dla złodzieja. Policja otrzymuje już pierwsze zgłoszenia utraty rowerów, więc przypomina: okazja czyni złodzieja. I proponuje. Mocne blokady, bowiem im dłużej złodziej będzie musiał je pokonywać, tym mniej chętnie sięgnie po twój rower. Stosujmy linki rowerowe, ale róbmy to z głową. Niech linka nie trzyma koła, które łatwo odkręcić, a oplećmy nią ramę i koło oraz zamocujmy do stabilnego elementu otoczenia. Mundurowi apelują również, by dobrze zabezpieczać piwnice. Złodzieje wiedzą, że znajduje się w nich mnóstwo rzeczy, a niektóre są wartościowe. Jeśli na drzwiach wisi kiepska kłódka, to czują się wręcz zapraszani. Rowery stanowią interesujący łup, więc warto je przechowywać za dobrze zamkniętymi drzwiami. Ostatnia rada to obserwowanie w miarę możliwości, kto odwiedza naszą klatkę schodową. Czas na zmianę nawyków. Nie odblokowujmy domofonem wejścia bez ustalenia, kogo wpuszczamy. Wśród wielu osób może przecież być złodziej. Jeśli napotka rower stojący w piwnicznym korytarzu lub na klatce schodowej, z pewnością go weźmie. A pierwsze zgłoszenia o kradzieżach jednośladów już wpływają do suwalskiej komendy. W środę rower straciła 30-latka, która pozostawiła go bez zabezpieczeń pod blokiem. Kilka godzin później nie było po nim śladu. Swą stratę wyceniła na 800 zł. Więcej szczęścia miał 42-letni Suwalczanin, który zgłosił utratę roweru wartego ponad 1000 zł. Do kradzieży miało dojść na klatce schodowej. Tu jednak okazało się, że roztargniony właściciel pozostawił swój jednoślad piętro wyżej. Dzielnicowe bardzo szybko go odnalazły.